Cześć, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. W dzisiejszym materiale możecie zobaczyć, jak sobie radzi pojedynczy RTX 2080 Super, akurat jedna z kart, które znajduje się na pokładzie Extreme Hardware Skilly. No tutaj oczywiście RTX wodowany, podkręcony, całkiem solidnie, jak możecie zobaczyć na OSD. No i tak, ustawienia maksymalne rozdzielczości 1920x1080p, 2560x1440 oraz 3840x2160, czyli 4K. Jak radzi sobie 2080 Super? No, biorąc pod uwagę, że ustawienia to absolutny max, ponad preset ultra, dodatkowo włączony antialiasing TAA ustawiony na wysoki, MSAA oraz FXAA wyłączone, MSAA dla odbić również wyłączone. No i tak samo jak mówiłem w materiale, gdzie prezentowałem wydajność jednego RTX 2080 Ti w 3440x1440p. Nie sugerujcie się wynikami minimalnego oraz maksymalnego FPS, bo jakby nie patrzeć, nawet poniekąd są liczone te czarne ekrany ładowania. Stąd mamy zaniżony wynik i zawyżony wynik. Na OSD bardzo dobrze widać po frame time oraz po ilości klatek wyświetlanej na bieżąco, jak karta sobie radzi. Także no, gra wymaga jeszcze nieco optymalizacji. Przydałoby się wsparcie multi-GPU, które ma się najprawdopodobniej pojawić, tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale. No i nawet na takich dwóch w sumie można powiedzieć, że RTX 2070 Super będzie można całkowicie komfortowo pograć w rozdzielczości 2560x1440p, ustawiając wszystko na maksa. No, mimo wszystko do 4K i przysłowiowych 60 klatek. Obstawiam, że RTX 2080 bez Super to takie sensowne minimum, no bo jednak różnica między 2070 Super a 2080 i 2080 Super nie jest wcale taka marginalna. Ok, zapraszam Was do materiału, zobaczcie sobie, jak 2080 Super radzi sobie w trzech rozdzielczościach. No i oczywiście więcej konkretnych gameplayów, czy to na 2080 Ti, czy 2080 Super, czy też na innych kartach, pojawi się na kanale, a to takie szybkie zajawki pokazujące w wypadku benchmarka, na co daną kartę stać. No, to jest akurat materiał, który nagrywam tak samo jak na 2080 Ti w dniu premiery, która nie do końca zaciekawie wypadła, biorąc pod uwagę na ilość problemów, jakie zgłaszają ludzie, błędów. Niektórzy nawet nie są w stanie grę uruchomić. No jest to, jakby nie patrzeć, wielka wtopa ze strony Rockstara. No i zobaczymy, czy jakakolwiek rekompensata z ich strony zostanie skierowana w stronę, jakby nie patrzeć, wielu zawiedzionych graczy. U mnie na szczęście problemów na dwóch konfigach żadnych nie uświadczyłem i mam nadzieję, że takowych nie uświadczę. Dobra, zapraszam Was serdecznie do materiału. Właśnie, zobaczcie, jakie tupanie, to jest w ogóle śmieszne w tym benchmarku, rozwaliło mnie to. To jest dość losowe, czasami gość biegnie normalnie, czasami tupocze, drepcze w miejscu, niezłe jajca. Ok, zapraszam Was do materiału, a my się słyszymy w kolejnym. Cześć! Santo!
Had to shoot at some kids picking through the wood pile. No respect. Well, yeah, that's the way it goes. Stop!
here. It's a hell of a thing. Heard the damn government is taking people from their homes, messing with their minds, and turning them on their own family.